Dzień dobry. Bardzo prosimy od razu o zadawanie pytań i przedstawianie się. Dobrze? Pani Aniu, przepraszam Pani bardzo. Pani redaktor, to jest świetna wiadomość. Jesteśmy w Olsztynie. Dzięki tej inwestycji pomiędzy 430 milionów złotych nie tylko będzie podtrzymane zatrudnienie w części rolniczej produkcji opon, ale dzięki tej inwestycji Zakład Olsztyński wychodzi na numer jeden nie tylko w całym koncernie, ale na całym świecie. To jest wielki zakład produkujący także na eksport, więc poszerzamy nasze możliwości i potencjał. A co najistotniejsze, podnosimy konkurencyjność przestrzeni gospodarczej Warmii i Mazur, gdzie jest w dalszym ciągu wysokie bezrobocie, gdzie nie tylko Olsztyn potrzebuje istotnego wsparcia i to pokazuje, że strategiczna pomoc państwa i wielki sukces, który tutaj w ostatnich kilkunastu latach został wspólnie i przez inwestora, pracodawcę, ale przede wszystkim przez załogę zrobiony, procentuje, jestem więc przekonany, że to nie jest ostatnia inwestycja globalnego koncernu Michelin. Na dzień dzisiejszy zatrudnia w Polsce ponad 4200 osób, które kreują co najmniej 6 miejsc w najbliższym otoczeniu, więc w przypadku Warmii i Mazur jest to główny, bardzo solidny, racjonalny także w wymiarze społecznego oddziaływania biznesu na otoczenie pracodawcy. Ale co z pędem, czy w ogóle zapłacimy za nie, czy musimy odebrać? Panie dyrektor, mogę jeszcze raz prosić. Czy mogę prosić Państwa, żeśmy zakończyli część olsztyńską, bo to jest święto tej załogi, żeśmy to uszanowali. A później przejdziemy do innych pytań, jestem do Państwa dyspozycji. Także dla Pani Dziękuję. Ja chciałem zapytać, co tak naprawdę ta inwestycja da mieszkańcom regionu? Jakie z tego będą wymierne korzyści dla mieszkańców? Przede wszystkim nowoczesna fabryka, jaką jest zakład w Olsztynie, potrzebuje wsparcia inwestycji. Potrzebuje nowych maszyn, nowych produktów, nowych technologii. Ta inwestycja właśnie zapewnia to, że nasze produkty, produkty zakładu obronnych będą produktami najnowocześniejszymi, będą produktami, które przede wszystkim się dobrze przydają. Czyli ta inwestycja pozwoli nam ustawić następność, pozwoli nam na przyszłość tej części rolniczej, pozwoli nam też na rozwój naszych pracowników, bo dzięki temu nasza kadra inżynierska będzie miała okazję do poznania nowych technologii, nauczenia się nowych rzeczy. To przede wszystkim jest przyszłość tego zakładu. A nowe miejsca pracy jakieś się w związku z tym, jeżeli już byli? Tak. W takich fabrycach Olsztyn ważne są nowe miejsca pracy i one będą związane z tą inwestycją. Ale przede wszystkim to jest ta technologia, która pozwoli nie tylko zwiększyć zatrudnienie, a takie zatrudnienia będzie w Olsztynie, ale przede wszystkim utrzymanie tymczasowych miejsc pracy. Bo będziemy im będą miały zbyt nowe produkty, będziemy sprzedawać i dzięki temu Panie redaktor, może pozwolicie Państwu, ta filozofia pokazuje bardzo wyraźnie, gdyby nie ta inwestycja, w perspektywie 2 czy 3 lat stanęlibyśmy nie tylko firma, ale także miejscowy samorząd, ale także my politycy, nie tylko lokalni i regionalni, ale także warszawscy przed wyzwaniem braku konkurencyjności. Wzrost ta inwestycja daje najnowszej generacji opony po najlepszym jednostkowym koszcie, akceptowalnym w światowej dzisiaj coraz bardziej konkurencyjnej przestrzeni. Zwiększa szanse nie tylko Olsztyna na miejsca pracy, ale także wszystkich tych zakładów, które korzystają z tego ogumienia, więc zakładów fabryk traktorów, maszyn rolniczych, urządzeń dźwigowych, koparek, bo ta produkcja wielkogabarytowa jest nam bardzo potrzebna. Więc można powiedzieć tak, proszę zwrócić uwagę Państwa na proporcje, 430 milionów inwestycja daje kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, nowej kadry inżynierskiej, ale przede wszystkim dzięki temu, że zwiększamy konkurencyjność tej załogi, nie stawia pod znakiem zapytania los 200, 300 czy 400 osób. Otóż im bardziej zautomatyzowanymi procesami mamy do czynienia, tak stanie się po zakończeniu tej inwestycji, to będzie mniej pracy bezpośrednio w zakładzie, ale generuje to, że następuje wzrost wolumenu produkcji, a także wzrost asortymentu, który tu jest produkowany, gwarantuje zwiększenie pracy w najbliższym otoczeniu. Do tej fabryki dzisiaj wjeżdża, docierają produkty, usługi kilkuset kooperantów, dobrze ponad 500, w związku z tym liczy
zabezpieczenie miejsc pracy tego typu inwestycji nie zachodzi tylko wąskim więc do samych granicach 180-hektarowego zakładu, ale tak naprawdę dotyka całego regionu. Co wydarzy się w polskim przemyśle motoryzacyjnym w wyniku tego typu inwestycji? Jeszcze bardziej znacząco wysforujemy się na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o produkcję części akcesoriów i podzespołów. Te ostatnie decyzje rzutowały na przykład na decyzję we wrześniu, nie tylko doświadczenia w Antegunku, ale właśnie to, że w przestrzeni polskiej gospodarki jest pełny asortyment najnowszej generacji oferty o konkurencyjnej cenie z pierwszej europejskiej czy światowej. To rodzi nadzieję na to, że będziemy domykać kolejne inwestycje w modernizację silników, a przypomnę, że w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce produkujemy ponad 50 typów silników motoryzacyjnych, które są produkowane dzisiaj w Unii Europejskiej. Jestem o tym przekonany, zwiększymy istotnie swój udział w produkcji samochodów. Dzisiaj jesteśmy na 6. miejscu, chcemy za 3 lata być na 4. miejscu w Europie. Jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o potencjał wytwórczości w przemyśle na rzecz rolnictwa i wsi. Stąd, jak Państwo wiecie, ten mega kontrakt Ursusa na Etiopię, 3000 ciągników. Za chwilę będą porównywalne kontrakty kolejnych firm, które montują ciągniki do Angolii czy do zachodniej Afryki. To jest właśnie taka kapitalna też szansa na to, żeby zasysać świetnej jakości po dobrej, konkurencyjnej cenie wytwarzane tutaj w Olsztynie. To jest właśnie filozofia tego ścigania się polskiego przemysłu, polskiej gospodarki z innymi konkurencyjnymi gospodarkami. Dlatego jeszcze raz powtarzam, dlaczego dołożyliśmy w ramach strategicznego wsparcia dla techniki, technologii, które zwiększają konkurencyjność przestrzeni gospodarczej. Będziemy też reagować pozytywnie na dobrze przygotowane wnioski w zakresie badań i rozwoju, dobrze przygotowane wnioski w zakresie szkolenia i doszkalania miejscowej załogi. Zwracam też uwagę, że za chwilę wejdzie w życie nowela ustawy o funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy. Jednocześnie ten potencjał, który dzisiaj daje były Stomil, a dzisiaj Michelin w Olsztynie, oddziałuje na to, że Warmia i Mazury będą w dalszym ciągu regionem czystego technologicznie przemysłu, wykorzystującego coraz bardziej polską myślenie. Bo zwracam uwagę, że w tym zakładzie produkuje się obok definitywnego produktu wszystko to, co służy jego wytworzenia, łącznie z najnowszej generacjami formami do wytwarzania. A to zasysa bardzo wykwalifikowaną kadrę absolwentów miejscowych uczelni, inżynierów i techników. I to też gwarantuje, że pensje w zakładach przemysłowych, konkurencyjnych światowo, są zdecydowanie lepsze niż średnia w gospodarce. Więc to jest pana telewizja polska, że nie jest to pytanie, które wspomniał konkurencji gospodarczej. No po pierwsze, najważniejszą ofertą jest to, co dotąd, czyli świetny kapitał ludzki, bo kiedy pytamy naszych partnerów, choćby tak doświadczonych na polskim rynku, jak myślę, bo przyszedł tutaj przecież już kilkanaście lat temu, co jest największą wartością tej załogi, to nie maszyny, a zainwestowano tu kilkaset milionów euro, ale przede wszystkim ludzie, którzy potrafią w wielkim rygorze jakości produkcji te maszyny obsługiwać, projektować te procesy, zapewniać dobrą logistykę i bezpieczeństwo funkcjonowania. To jest wielkie, małe miasto przemysłowe, kilka zakładów na 180 hektarach z bardzo świetnie posadowionymi procesami logistycznymi. Wystarczy przejść się po halach produkcyjnych, żeby zobaczyć najnowsze techniki, technologie organizacji produkcji. Magazyn de facto jest na linii technologicznej, bardzo dobrze skrojone współdziałanie poszczególnych zakładów. Jest nie tylko przygotowane komponenty i surowce do produkcji opon, ale jest bardzo rozbudowana kadra przygotowująca nowe oferty, a przede wszystkim wysoka jakość. Polska jest dzisiaj w pierwszej piątce najciekawszych miejsc na świecie do inwestowania. Większość rankingu światowych to pokazuje. Ciągle jesteśmy w pierwszej trójce inwestycji zielonych pól, a specjalne strefy ekonomiczne, których funkcjonowanie wydłużyłem do roku 2026, modyfikacja ich działania, pokazują bardzo wyraźnie, że podtrzymujemy tą zdolność przyciągania inwestycji do Polski, a także, co z czego bardzo się cieszę i o tym mówiłem w debacie, wykorzystywania tej szansy, jaką są specjalne strefy ekonomiczne, także przez kapitał polski.
Osadzka Grajewo uruchomi tutaj plac podbudowy największej w naszej części Europy przetwórni mleka na świetne polskie jogurty i sery. I to da w perspektywie 20 lat pracy co najmniej w 8-10 tysiącach gospodarstw, które dostarczają mleko na Warmii i Mazury. Więc jak Państwo widzicie, przemysł rolno-spożywczy, przemysł na rzecz wsi rolnictwa może i staje się, przemysł motoryzacyjny może i staje się już dzisiaj wizytówką polskiej gospodarki. I To zależy kto jak prowadzi kampanię. My prowadzimy kampanię w taki sposób, że po prostu pracujemy tam, gdzie jesteśmy, w samorządzie i przedsiębiorczości, na moim przykładzie w rządzie. Jeździmy z czytelnym przesłaniem, jeszcze więcej wspólnoty, jeszcze więcej dobrych, solidarnych postaw i w Polsce, między nami Polakami i w Europie. Szczególnie wobec tych wyzwań na Ukrainie ta postawa jest właściwa. A jak ktoś bardzo chce ideologami, zastąpczoną nienawiścią, niechęcią, wrogością zdobywać głosy, to w mojej ocenie nie trafia do tych ludzi, którzy rozumieją, że lepsza Polska w lepszej Europie nie wykuwa się poprzez wrzask, krzyk, nawet chamstwo, brak szacunku, tylko wykuwa się poprzez dobrze zorganizowaną pracę, poprzez solidarność, racjonalność, poprzez to, że pielęgnujemy to, co najpiękniejsze w naszej tradycji, jednocześnie nie boimy się wychodzić naprzeciw nowoczesności. Moja wizyta tutaj w Olsztynie jest właśnie takim przykładem. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo mówię o wartościach, jak dużo mówię o kondycji, także moralnej, współczesnego człowieka, bo mamy coraz lepsze samochody, a nie zawsze mamy lepszych kierowców. Powinniśmy być nie tylko na polskich drogach coraz lepszymi kierowcami naszych życiowych dróg i przyciągać do siebie i umieć okazywać szacunek, jednocześnie bardzo twardo i realistycznie zachowywać się w tej przestrzeni i budować swoich polskich i europejskich